Po kilku latach wręczania w uczni jaćwingów latem w czasie jarmarku kamendruskiego prezydent miasta postanowił wrócić do wcześniejszej praktyki. W 2019 roku statuetki trafią do rąk osób wyróżnionych jeszcze w karnawale. Okazało się, że przeniesienie wręczania nagrody w uczni jaćwingów na okres letni nie był najlepszym pomysłem z uwagi na to, że w tym czasie wiele osób akurat przebywa na urlopach, na zasłużonych wakacjach, dlatego też nawet i często mieliśmy problem z tym, by dograć tutaj termin z samymi laureatami nagrody, ponieważ oni również czasami planowali już sobie jakieś wakacyjne wyjazdy. Dlatego też została podjęta decyzja o tym, by wrócić z tą nagrodą ponownie w okres karnawału, a przy okazji zaproponować mieszkańcom Suwałk wzięcie udziału w balu karnawałowym prezydenta miasta Suwałk. Zasady zgłaszania kandydatów do tej honorowej nagrody prezydenta Suwałk nie uległy zmianie. Kapituła złożona między innymi z laureatów nagrody pochyli się nad propozycjami składanymi przez mieszkańców Suwałk już za kilka tygodni. Od paru dni można wnioski składać w ratuszu. Już od kilku lat nagroda w uczni jaćwingów nie jest wręczana w ramach kategorii. Odstąpiliśmy od kategoryzacji tej nagrody. Po prostu mieszkańcy Suwałk mogą zgłaszać swoje propozycje, typy osób, instytucji czy też firm do tego, kto tą nagrodę powinien otrzymać. Zgłoszenia będą przyjmowane do 29 stycznia. Kapituła przedstawi wnioski ze swej pracy prezydentowi miasta i ten podejmie ostateczną decyzję, ustalając tym samym listę laureatów za 2018 rok. Wzór wniosku dostępny jest na stronie umsuwalki.pl. Jest on niezwykle prosty, wystarczy podać swoje podstawowe dane, imię i nazwisko lub nazwę organizacji, którą reprezentujemy, wskazać naszego kandydata, a na koniec krótko uzasadnić wskazanie. Statuetki zostaną wręczone podczas tegorocznego balu karnawałowego, który zaplanowano na drugi dzień marca. Odbędzie się on w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach i jak zapewnia Kamil Sznel, będzie pełen atrakcji. W trakcie gali gości pana prezydenta będzie zabawiał zespół Poparzeni Kawał 3, składający się z dziennikarzy Polskiego Radia Z. Zespół, który już kiedyś de facto wystąpił w Suwałkach podczas Dni Suwałki, został bardzo gorąco przyjęty. A po zakończeniu wręczenia nagród gości balu karnawałowego do samego rana będzie zabawiał zespół Omen Band. Jest to zespół z Krakowa, zespół składający się z kilku muzyków, nie tylko grający, śpiewający utwory, ale również i przedstawiający różnego rodzaju tańce czy też układy choreograficzne podczas ich występów. Zespół bardzo ciekawy, dlatego też tym bardziej zachęcam mieszkańców Suwałk do tego, by zainteresowali się tą ofertą, bo ta oferta jest dla wszystkich mieszkańców Suwałk. Karnawałowa zabawa zapowiada się znakomicie, ale ważnym jej punktem będzie wspomniana gala wręczania włóczni. Zachęcamy Państwa do składania wniosków. Każdy z nas przecież zna kogoś, kto robi rzeczy niezwykłe albo po prostu niecodzienne.